Krzysztof Jackowski przyzwyczaił swoich fanów do w miarę regularnych nagrań, w których dzielił się swoimi wizjami i przemyśleniami na temat współczesnej sytuacji politycznej. Tym razem zrobił to drugie, ale w formie, której nikt się po nim nie spodziewał. Fani nie dowierzali własnym oczom i uszom. Krzysztof Jackowski zaskoczył wszystkich fanów Jasnowic z Człuchowa W. Ten sposób wziął udział w akcji #Hot16 Hallendę 2. Gdy został wcześniej nominowany przez zespół muzyczny Kokon, niewielu sądziło, że Krzysztof Jackowski rzeczywiście weźmie w niej udział. Ten jednak zaskoczył wszystkich i zdecydował się wesprzeć popularną akcję charytatywną. Krzysztof Jackowski rapował do ciężkiego, gitarowego podkładu, zrobionego przez nominujący go zespół Kokon. Ten sam zespół odpowiadał również za produkcję Hot 16 Jasnowica. Nagraniu towarzyszył dosyć ponury klimat, ciemne studio z ciemnym ubiorem Jackowskiego stworzyło idealnie zgrywającą się atmosferę. Krzysztof Jackowski zawarł w tekście kilka nawiązań w napisanych przez siebie linijkach. Krzysztof Jackowski nawiązywał do swoich zdolności Jasnowidza, widzę jasno dzień za dniem, jak i do swojej regularnej działalności i tłumaczę dla was świat, choć go nie rozumiem sam. Na koniec nominował do wyzwania Arseniusza Finstera, aktualnego burmistrza Chojnic. Wyzwanie #Hot16 Hallengę 2 zostało zainicjowane przez rapera o pseudonimie Solar. To druga edycja akcji, jak wskazuje dwójka nazwie, która funkcjonuje jako internetowy łańcuszek i ma być wyzwaniem dla raperów, którzy w 72 godziny muszą napisać i 16 linijek tekstu. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa podpięto pod akcję cel charytatywny. Wyzwanie szybko wyszło poza środowisko raperów, znajdując zainteresowanie wśród polityków czy celebrytów. Źródło: YouTube. Następny artykuł.